Jak się dobranocki kiedyś zaczynało. Chcemy wam opowiedzieć historię o Mikołaju. Jest to postać autentyczna, chociaż owiana wieloma mitami, legendami. Ale to jest postać autentyczna. Myśmy z młodzieżą mieli przyjemność być na grobie jego. On znajduje się we Włoszech, w Bari. I jesteśmy natchnieni tą postacią, ponieważ Święty Mikołaj doświadczył to, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, że więcej radości, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. No i chcemy coś wam dać. Myślę, że nie ma nic piękniejszego, jak wymiana właśnie darów i wzajemne się obdarowanie, jak to ma miejsce właśnie dzisiaj przez cały dzień, ponieważ mamy dzisiaj dzień poświęcony tej wspaniałej postaci Świętego Mikołaja. To tyle na wstępie, zapraszam do... Zwiastować tę dobrą nowinę, którą żyje świat
od 17 stuleci. Mimo licznych przeszkód, przekazuję ją dziś Tobie. Tak, Tobie. Nie odwracaj się z nich wydarzeń, tylko słuchaj. Bohaterem naszej opowieści jest Mikołaj. To z greckiego tłumaczy się zwycięski lud. Był on biskupem Mirrym. Nie był dziadkiem Mrozem spod pałacu zimowego. Nie był też elfem czy krasnalem napełniającym kieszenia handlowcą, którym jedyną świętością jest to, co się świeci złotem. Powieść, znam tę historię na pamięć. Mikołaj, renifery, prezenty i inne rzeczy opowiadane grzecznym i nieco naiwnym dzieciom, które i tak dowiedzą się kiedyś prawdy, jakim jest świat. Zaufaj mi jednak, bo chcę w tej historii przekazać Tobie coś bardzo ważnego. Coś, co ma za zadanie wprowadzić w nowy wymiar istnienia. Ciebie i Twoją egzystencję. Więc zaczynamy! Statystyka w Gamowu.
prostu. Początek istnienia ludzkiego, który zaczyna się... No, mów, to zaczyna być interesujące. Ach, współczuję tym dzieciom, których ty strzeżesz. Kolana poobijane, guzy na głowie. No, pilnuj swoich. To u ciebie, jak się nie mylę, ostatnio Piotruś ściągnął wrzątek na głowę. Ale Gamołku, przecież to było planowane. Ma olbrzymią wartość u najwyższego. On wie, co czyni. No właśnie zauważyłem, że nie da cierpiących, połamanych, niewidomych. Muszę przyznać, że nadzwyczaj jest schłonny do obdarzania cierpieniami. Nie do kogo! Niewinnych nas szepują. Jak ty się wyrażasz? Obawiać mi jest mniej zaczunek! Tak ma być. Więc ruszaj, aby wypełnić zadanie, które było
Idę! Choć nic z tego nie rozumiem. Nie mistrz, chodź. Nie lecimy do sąsiedztwa. Co? Bądź dobrym aniołem dla tego chłopca, który zostanie znienawidzony i odepchnięty na margines życia. Doprowadź go do zbawienia i chwili, aby ujrzał oblicze kochającego go ostatnich.